Witam serdecznie. Z kim myśmy się jeszcze nie widzieli, to w tym nowym roku? Witamy. Żeby ten nowy rok nam się darzył w zdrowiu, w szczęściu, no i troszkę w pieniądze. To się obfitości. Ja wszędzie. No, osoba się pierwsza. Proszę Państwa, naszym zwyczajem przypominam, ale tu właściwie nikomu nie muszę przypominać. Prawda, moja zasada. I tego się trzymamy wiernie. Przedmiot i anegdota. Nazywa się Galette de Roi, ciasto królów. Ja uważałam, że to jak najbardziej pani się należy. Że we Francji nie Wigilii nie obchodzą, tylko rodzinnie i przyjacielsko obchodzą Trzech Króli. Jest taki zwyczaj, że w każdym domu pieką ten Galette de Roi. Ten w tym cieście, taki okrągły, dzielą na kawałki i w jednym kawałku znajduje się migdał. I ta osoba, która ten migdał uzyska z tego podziału, zostaje królem albo królową. Ja, ponieważ tam w środku jest migdał, no ja wygrałam tego migdała, więc ten migdał pani podaruje i poszczyłam tą koronę. Trzeba tak rozdzielić, który my znamy. A bo to jest maleska. Można ją zrobić w każdym momencie. Jak goście zapukają do drzwi, to już człowiek robi i przychodzą. Także można zrobić szybki poczęstunek karnawałowy. Właśnie staram się coś takiego robić, częstując niespodziewanych gości. Tak, nie dlatego, żebym zachwalała, bo one za każdym razem wychodzą. Właściwie troszkę inne, ponieważ mąka jest inna. Jest mąka puszysta, jest mąka taka i w zależności od tego, jak się zagniata to ciasto, ono później w tym tłuszczu rośnie. No, także to są takie typowe faworki. I tutaj proszę bardzo, drobniutki przepis. Puszczam, że tak powiem, w obieg. Bebek na dole jest słonecznikowy. Masełko. Ser, holender chudziutki. Na serku jest śledzik bryza. A na śledziku bryza jest mozzarella. A na mozzarelli jest korniszonek. Kto walczy o pokój? Sublokator. Największy znawca biustów damskich. Cycero! Co to jest miłość? To jest największa choroba, bo jednocześnie kładzie dwoje ludzi do łóżka. Kto to jest? Kto to jest? Trzewik. Jeszcze teraz nie. Trzewik. Modernista. Jak się nazywa pan ogłupiony przez kobiety? Erotuman. A co to są alimenty? To są menty ali. No to jest podatek od konsumpcji. Więc ja mam jeszcze może tak. Tak, tak. A taki facet, co wszystko reguluje dekretem. Posądasz. Niwelasz. Dekretyn. A to już wiecie Państwo, najmilszy zwrot w języku polskim. Proszę. Daj. Daj. Daj, daj, daj. Nie odmawiaj. Nie odmawiaj, daj. Zwrot podatku. Pani pragnie, by mąż kochał goręcej. Proszę zmierzyć ćwierć kilo wątroby cielęcej. Posiekające bułkę przyprawić do woli, dodać nieco pieprzu, odrobinkę soli, po czym zmywszy uprzednio z twarzy makijaż, przyrządzoną maseczkę położyć na twarz. Trzymać ją tak z godzinkę, aż cerek uzdrowi. Wreszcie zdjąć ją, usmażyć i podać mężowi. Niezmiernie na urodzie zyska pani osoba, bo Polakowi gdy syty, to wszystko się podoba. To są naleśniki z łososiem. Tak. Robi to się w ten sposób, że
Trzeba usmażyć cienkie naleśniki, możliwie jak najcieńsze, z dwóch stron. Posmarować taką pastą, którą można zrobić z tego, z łososzy. Jajka faszerowane z anchois. Z kaparami. Trzeba wziąć trochę kaparów i tego filiciki anchois posiekać, wymieszać z majonezem i z żółtkami. No. Swego czasu kiedyś sałata była inna i jak ja w sałatę wkładałam rybkę, ogóreczek, cebulkę, papryczkę i zawijałam. Tak, także pomyślałam sobie, od czego jest głowa. Pójdę do domu, zawsze tam coś jest. I słuchajcie Państwo, myślałam tak sobie, że będzie bardzo malutko, bo to wszyscy taką malutku przyniosą, a tu jest tak zastawny stół. I myślałam sobie, że ja, jak odkryję to swoje danie, to przynajmniej coś poczujecie i pojecie sobie. Jest smaczne. Zobaczymy, niech Pan się... Jak ktoś raz tego spróbuje, to naprawdę nie oprze się. To wygląda... Tobie? Nie oprze się w jedzeniu. I muszę powiedzieć, że sami się przekonacie. Ja się chwalę tutaj bardzo. Ale ktokolwiek to jadł, to mu bardzo, bardzo smakowało. I będziecie to chętnie robić, naprawdę. To może być deserek. Nie znajesz, czy ja nie jest bardzo proste. Potrzebna jest tak. Potrzebne są jajeczka, mąka, ubita piana i żółtka oddzielnie, jogurt i właściwie to jest wszystko. Słuchajcie, panukamy żyć. Tak, W naszej szkole robią Czerwony Krzyż Jakowy, robi opłatek. A ponieważ w naszej szkole przyjeżdżali dwa razy w tygodniu żołnierze i przywozili dla dzieci ubogich obiady. Więc przyjeżdżały z tymi obiadami pani żony oficera. Wszystko możliwe, że była pani Andrzej. Bo nazwisko, kiedyś to nazwisko, teraz nazwiska muszą być. A przedtem nie przyjechała z żołnierzami. No i właśnie w czasie tego opłatka, któraś z pań przyniosła właśnie tą taką przystawkę. To jest marchew z cebulą, ugotowana z olejem i śledzie. W naszej rodzinie to już tak się od tej pory i tak się to właśnie przekazała mamusi, bo mamusia była w komitecie rodzicielskim, przekazała ta pani. I w naszej rodzinie co roku musi być właśnie ten śledź z tą marchewką i zawsze pierwsze danie to jest to. Nie mogę wymoczyć śledzie, ja biorę matwiasy, godzina czasu i kroić drobno i przekładać. Koniecznie na noc do lodówki. Żeby to dobre jest. Dobre to jest. No nie wiem, jak nie wszystkie smakuje. Ale prosty przepis w sumie razem, no, prawda? A bardzo taki ciekawy. Na następne spotkanie przynieść i zrobimy ksero. W trolejbusie strasznie trzęsie, na zakręcie to wszystko się rozjeżdża. Więc mówię tak, jakieś ciasto mi siostra upiecze, małe, cieniutkie, a ja to wbijam tymi takimi, o właśnie, poprzybijam już. Bardzo pomysłowo. Dzwonię do siostry wczoraj o 20. Ona mówi trochę późno, ale możesz z pierwszej chwili. A dzisiaj sobie tak pokroiłem, te wszystkie różne ingrediencje tam pododawałem, no i mówię, może to i nie otrujecie się. Nie, no jest coś innego. A jak już zjecie te wszystkie kanapki, to ja tutaj mam taki dżemik ładny. Ten spodzik sobie posmarujemy, pokroimy, co dobrze. Będzie dobrze. Bardzo pomysłowo. Macie dwa w jednym. Nie, ja wolę już poczekać.
Do tego ty... Nie, Eryka już pierwszyła, tak, że nie ma co dawać jej proszę, tego. Proszę, proszę jeszcze raz. To do tego chlebka miało nie. Być. Nie. Chyba nasz mózg. Oczywiście drapieżna ryba, bo pozostałe ryby, tak powiedzmy, tam jakieś to się nie stosuje, ponieważ mają bardzo rzadkie mięso. Po czym poznać, że ryba jest duża? Po oczach. Jak oczy są blisko ogona, to znaczy, że jest mała. Kiedy ryba najszybciej rośnie? Kiedy ryba? Ryba najszybciej rośnie od złapania do opowiadania. No i ja tu mam rybkę, nazywa się to droć. Oczywiście musi być świeża. To przywiozłem z piasku, była świeża, pływała, to wiem, na pewno. Ogonem brawo ryba bije zawsze przed jedzeniem. Jak się to robi? Puszczam teraz Państwa koło. Rybkę się kroi z łąka. Zalewa octem, roztworem octu wody 1 do 4. Do tego łyżka z cukru, no i jakieś tam powiedzmy przyprawy, to znaczy angielskie ziele, tudzież listek. To stoi ponad 12 godzin. Odcedzamy. I później solimy i dodajemy różnych ziół, a jakie są w domu. Nie pomijamy soli oczywiście, jak powiedziałem, nie pomijamy ani... Marianka, nie, to ja jestem Marianka. I w ogóle wszystko, co jest w domu. To stoi około godziny, dwie, żeby przeszło. Zalewamy olejem i spożywamy. Czy to, to jest To jest bardzo proste, bardzo łatwe, bardzo tanie i szybko robi się. Śniadanko, zachciach już jest. Czyli kolacja. No jest na bazie sera Camembert. Kroję serek trzy razy, jak tort. Tak. Trzy płaty. Tak. Przekładam różne pasty, jakie tylko w domu są. Tylko nie odłożek i... I twarożek tam, no nie wiem, z ogórkiem i sałata i tam coś. Taki się robi torcik, nie? Tak. Trzywarstwowy na przykład, albo dwuwarstwowy. Ale nie widać go tu. Bo tu jest przykryty. Tak. Nawet nie będzie można. I jeszcze widzicie, bo to jest wygląd. Z tym podziałem jest źle, bo ja tutaj podzieliłam trochę, ale to tak się dzieje. Na cztery części to się bardzo ładnie dzieli. A już później więcej części, to się zaczyna rozpadać. Na cztery. Tak jak w domu na śniadanie, czy coś to sobie było. Dobrze, a co to jest to białe? A to jest cebulka. Emilka, cebulka twarzą do mnie. O, tak, marynowana cebulka. Nie miałam innych rzeczy do tego. Cebulkę. No i tutaj, a tutaj to jest akurat awokado. Awokado. No i papryka. Zielona pietruszka. I czerwone szwedki. Ale można również te warstwy. To jest jarmuż chyba. Szynkę położyć. Plaster. Nie, to jest jarmuż. To jest dobra pietruszka. A sałatę można. Bardzo piękna. Na stół dekoracja cudna. Wszystko tam, dekoracja to wszystko, co tam. To wszystko. Bardzo mi się głowie, to podoba. Też, tylko głowie zmieści. Proszę nie jeść, bo to ładnie wygląda. Nie, jak będzie ktoś chciał, może posmakować. Nie psujcie. Tu jest w tym przepisie, to znaczy w tym przepisie, jest łosoś. Plaster łososia, troszkę majonezy. Też można go poruszyć później. Nie, no to takie ładne wykałaczki. O. I cebulkę, mini cebulką. Cebulka, ale to nie tego, nie. No pokażmy te warstwy. No nie wiem, czy to da się tak, zobaczyć. Czy ja wyjmę coś tutaj z tego, urwie się mi to, bo to jest jeszcze z tą dekoracją, to się wszystko wyrwie. Ale jak ktoś będzie chciał... No bo to taka piękna dekoracja. To można później to zdjąć na przykład, jak tam w domu, to ja sobie zdejmę, bo akurat awokado to jest ładne, awokado to nie będę... Tak to się spasuje. A ja widziałam przepis, faktycznie. Też takie przekazane. Bo ona jest kwaśna. I to jest, jak mówię, że bardzo szybko... Do nowej roboty, ale nie mój, ponieważ ja mam dwie imprezy i po prostu nie miałam czasu. Wczoraj dopiero o dzień. Pani Renatka, przepraszam, ale czy
Ten był dwa dni u pani w domu przynajmniej? Nie, nie. Jeden dzień? Wczoraj? No to już domowy, u pani. Nie, nie, to jest zrobiony w domu. No, tak. Proszę państwa, no, to jest po prostu pasztet domowej roboty, ja nie robiłam, przełożony. Więc to jest coś takiego, że no, gość w domu. Moje ptasie mleczko, dobre w każdej sytuacji, o każdej porze. I czy ktoś jest na diecie, czy nie na diecie, to może takie ptasie mleczko jeść. Bo po prostu zamiast mleka skondensowanego daje jak najchudsze mleko i już jest wersja lajtowa bardzo. Przepis jest bardzo prosty, dwie galaretki, dwie śnieżki i pół litra mleka dowolnego. Tutaj jest 3/4 do 1/4, bo nie wiedziałam, że w Lidlu to nie ma pół litra mleka, tylko 375. Dlatego musiałam dolać, więc jest wersja taka złoty środek. O, złoty. Jak już widzimy, że galaretka jest zimna, ubijamy śnieżkę z mleczkiem, tylko nie dolewamy całości pół litra mleka, tylko lepiej jest najpierw szklankę i później dolewać, bo się szybciej, ładniej spieni. I to można nawet zrobić, jeśli ktoś windą jedzie, tylko pod warunkiem, że się ma już zrobioną wcześniej galaretkę. Sobie jeden. A mamusia mówi do synka, synku, jak ty brzydko mówisz, kto cię nauczył tak kląć? Święty Mikołaj. A, jak to? No tak, bo jak podkładał prezenty pod choinkę, to się rąbnął kolanem w szafkę. Przychodzi pan do pana seksuologa i mówi, panie doktorze, mam problem. No jakiś problem. No bo jak się kocham, to raz mi jest zimno, a raz mi jest gorąco. Na to pan doktor mówi, wie pan co, to jest poważny problem, proszę przyjść z żoną. No przychodzi z żoną, oczywiście lekarz jest prywatny, gabinet, siada i pan doktor do żony, proszę panią, mąż tutaj był z problemem, musimy to wspólnie ustalić, żeby wasze współżycie było ciepłe. Udane. Normalne. Otóż mąż skarży się, że jak się kochacie, to raz mu jest gorąco, raz mu jest zimno. Żona się wkurzyła i mówi, a co ten stary dureń panu tutaj opowiada? Ile jeszcze pieniądze wydaje? Jak my się kochamy raz w lipcu, raz się wstrzymuje. Kochania, a co ty tak chodzisz i chodzisz? A bo mi się kobity chce. No to chodź. A nie, ja to rozchodzę. I mówi, babcia, to ja sobie skoczę do lasu. Tak dawno nie byłem. Babcia mówi, skocz do lasu sobie, owszem, ale wracaj, bo zaraz pierożki będą gotowe. I poleciał ten Tomaszek do lasu. Nie ma go. Babcia się denerwuje. Już porcja pierogów, bo to Tomaszka nie ma. I nie ma. Wyszła przed izbę. Leci Tomaszek. Tomaszku, na litość boską, gdzieś ty tak długo był? No babciu, ja byłem, ja się tam przyglądałem. No co można w lesie się tak o tej porze przyglądać w lesie? Babciu, tam było dwoje ludzi. No to są ludzie nieraz w lesie. Babciu, ale tam oni figlowali. I tam był tam pani. O, ale babcia mówi, wiesz co, to jest głupie. Babciu, ta pani to może jest głupia, ale nasz dziadek to nie jest. Ale jest różnica taka, ja zrobiłam z kruszczatki. W przepisie. Z mąki kruszczatki. I trochę więcej śmietany jest, bo tak długo wyrabiam, aż przestanie się kleić do rąk. Nie ma żadnego masełka, bo to trochę podglądałam pani przepis. I bez tłuszczu. Ewentualnie tylko na smażenie. Do smażenia. No tak. No, a wiadomo, że w karnawale też pijemy czasami, prawda? To te moje kółeczka są właśnie tak na zakąskę. Pod jeden kieliszek, jedno kółeczko. A kółeczka są ma kieliszek gdzie? To jest genialne. Są słone. Te kółeczka. Kółeczka. To są prażynki, takie najprostszy sposób. Słuchajcie. Krakersy. Sklejone dwa i w środek można włożyć wszystko, co się
A to jest salami. To jest taka pasta z salami, ale można, tam można włożyć czy oliwkę, czy cokolwiek, co się ma w domu, byle było takie piękne. No i dobrnęliśmy do pani Izy. Pani Iza zamyka. Zdrowa sałatka. Konsumpcyjny. Ananas. Ananas może ananas może być świeży. W tą stronę podamy teraz. Ananas świeży. Posłuchajcie. Kukurydza też może być. Kolby kukurydzy gotowane w mleku, szybciutko, 5-10 minut, rodzynki i nasze polskie orzechy. Z tym, że trzeba sobie zadać trudu, bo jak się kogoś kocha, to trudu trzeba troszkę włożyć do tej pracy. Orzechy trzeba obrać. Włoskie? Włoskie. Aha, z tej łąki. No i łyżeczkę majonezu, ale samemu trzeba zrobić majonez. Bez żółtka, tylko z samego białka. Białka? Tak. Typowe danie Włochów, nadziewana naszym serem, taki serek śmietanowy.